Sejnejscy policjanci z uwagą przyglądali się 39-letniemu rowerzyście, który malowniczym zygzakiem. Przemierzał jedną z gminnych dróg. Zaobserwowany tor jazdy skłonił ich do zatrzymania cyklisty i już w pierwszej chwili kontaktu sprawa stała się oczywista. Mężczyzna zionął alkoholem. Aż dziw bierze, że miał siłę dmuchnąć w alkomat, bo ten po dokonaniu analizy wydychanego powietrza wskazał ponad 2 promile alkoholu. Mundurowi nie mieli wyjścia, sięgnęli po bloczek i wypisali mandat na kwotę 2,5 tysiąca złotych. W tak dobrym stanie nie był inny sympatyk podróży na dwóch kółkach. 70-latek przemierzał piękną sejneńską ziemię motorowerem, ale czynił to tak nieszczęśliwie, że się przewrócił. Ponieważ nie wstawał ktoś zatroskany jego losem, wezwał policję. Okazało się, że nieszczególnie dziarski senior jest na takim etapie upojenia alkoholowego, że nie jest w stanie dmuchnąć w alkomat. Jednak nie tylko mężczyźni podróżują pod wpływem alkoholu. Kolejna zatrzymana osoba na tym samym terenie to zaledwie 27-letnia kobieta, która na alkomacie uzyskała wynik 1,5 promila. W takim stanie przemieszczała się samochodem po centrum Sein. Zdradził ją również tor jazdy. Ujawnili policjanci. Dla porządku przypomnimy, że zakierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, a z zakrat na chłodne piwko w upalne dzień wyskoczyć się nie da.